Cześć ludziska, witam po dłuższej przerwie w kolejnej części dziennika twórców gry Pillars of Eternity. W 83. aktualizacji pojawia się kilka istotnych informacji dotyczących m.in. bety dla darczyńców, wieści odnośnie kluczy do Wasteland 2 oraz opisu kilku funkcji portalu darczyńców. No to zaczynamy. Na początek kilka ważnych informacji dla darczyńców. Po pierwsze, 22 sierpnia oficjalnie zakończy się okres crowdfundingowy dla Pillars of Eternity. Oznacza to mniej więcej tyle, że od tego czasu będzie można jedynie składać preordery na grę, no oczywiście w wyższej niż dotychczas cenie. Po drugie, wszystkie możliwe do wykupienia nagrody zostaną zamknięte po tej dacie, czyli po 22 sierpnia. Wiąże się to z tym, że oczywiście twórcy chcą popchnąć pracę nad Pillars of Eternity do przodu. To samo tyczy się wszystkich ankiet związanych z kamieniami pamiątkowymi i napisami końcowymi w grze, więc jeżeli zostały Wam jakieś ankiety do wypełnienia, to koniecznie musicie je przesłać do tej daty, czyli 22 sierpnia. Teraz istotna wiadomość dla ludzi, którzy wykupili nagrody zawierające klucz do gry Wasteland 2. Od teraz klucze są już możliwe do pobrania, jednak wyłącznie na platformę Steam. Jeżeli interesuje Was wersja z serwisu GOG, czyli taka, która nie zawiera jakichkolwiek DRM-ów, to niestety będą one dostępne dopiero po oficjalnej premierze gry. Następnie przyszedł czas na nowe funkcje portalu darczyńców. Pierwsza z nich to weryfikacja adresu. Wszyscy, którzy zamówili swoje egzemplarze w wersji pudełkowej, mogą teraz wejść na swój profil i sprawdzić, czy podany przez nich adres jest prawidłowy. Jeżeli od czasu złożenia zamówienia coś uległo zmianie, należy jak najszybciej oczywiście uaktualnić adres. Możecie to zrobić wchodząc w zakładkę adresy, a następnie po prostu edycja. Kolejna nowa funkcja dotyczy zakupu dodatków. Teraz każdy z dodatków można zakupić w dowolnym momencie, bez konieczności składania nowego zamówienia bądź anulowania waszego obecnego. Więc jeżeli chcecie zakupić jeszcze klucz na przykład do bety, to droga wolna. Wchodzicie na swoją management page, klikacie przycisk Buy Add-ons i wybieracie preferowany przez Was dodatek. Pamiętajcie jednak, że dodatki fizyczne nie będą dostępne po 22 sierpnia. Na koniec kilka ważnych informacji na temat bety, która jak pewnie wiecie startuje już 18 sierpnia. Beta będzie dostępna wyłącznie na serwisie Steam. Powodem takiej decyzji jest podobno szybsze ładowanie obrazów względem konkurencji, dzięki czemu twórcy będą mogli szybciej aktualizować dostępne wersje. Klucz do bety jest kodem wyłącznie na wersję testową gry na platformie Steam i będzie go można pobrać oczywiście ze strony darczyńców. Stworzone zostanie specjalne forum dla bety i błędów z nią związanych. Na początku beta wyjdzie wyłącznie na systemy Windows, a po kilku tygodniach prawdopodobnie ukaże się również na systemy Linux oraz Mac. To już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby po obejrzeniu materiału ocenić go, jeżeli Wam się spodobał, skomentować lub po prostu udostępnić. Do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.